Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zacznę od pytania, jak się mają wasze storczyki? Czy kwitną, czy mają piękne liście i czy im w ogóle jest dobrze z wami? Dajcie od razu znać w komentarzu, co z waszymi storczykami. Nie bez kozery zadałem takie pytanie, ponieważ w dzisiejszym odcinku chciałbym wam powiedzieć, co zrobić, żeby uratować storczyka. Jeden już taki film robiliśmy, gdzie dostałem 50 storczyków do reanimacji, a dzisiaj kolejny etap i z tyłu są za mną właśnie te storczyki. Przyniosłem część z tych storczyków, ponieważ więcej mi się nie zmieściło, ale chyba 25 czy 30 sztuk mam ich tutaj. Chciałem wam pokazać, jakie są efekty naszej reanimacji storczyków. Storczyki przyjechały do mnie mniej więcej 2 miesiące temu w stanie terminalnym, że tak powiem. Właściwie wszystkie. Zobaczyć to możecie na jednym z odcinków. Link dajemy wam w opisie. No a teraz, jak wyglądają one teraz? Po tym, jak 2 miesiące są u mnie, zostały na sam początek przyobserwowane. Odcięliśmy im na przykład uschnięte pędy, wyschnięte korzenie. Dosypaliśmy do niektórych mieszanki takiej kory z ziemią, żeby lekko je wypełnić i dobrze napoiliśmy i napoiliśmy je chyba 3 razy od tego momentu. Teraz jest czas właśnie, żeby je napoić, ale zanim to zrobię, chcę wam właśnie powiedzieć, co dalej będziemy robić w tym momencie. Po tych 2 miesiącach nadszedł czas, żeby ponownie im się lepiej przyjrzeć. Ja wyznaję zasadę w przypadku storczyków, że dobrze im się jest przyglądać co 2-3 miesiące, później je tylko podlewać i zostawiać je w spokoju. Oczywiście pewne odżywki i zabiegi takie naturalne można robić, ale bardzo się nimi nie przejmować i też dlatego tak to zrobiłem. I co teraz mamy? Mamy teraz efekt taki, że wiele z tych storczyków zaczęło już kwitnąć. Za chwilę wam je wszystkie pokażę i powiem, co teraz będziemy z nimi robić. Już przygotowałem sobie tu akcesoria do tego, żeby wam pokazywać. Zobaczcie, mam tutaj miskę z wodą, miskę bez wody, cytrynę, szmatkę, czosnek i nóż. I zaraz zacznę działać, bo teraz ten etap jest bardzo ważny właśnie dla storczyków. Zanim na warsztat wezmę tamte, to pokażę wam tutaj te 5, chyba 4 storczyki, które już są właściwie obrobione, bo przygotowałem się troszeczkę przed tym odcinkiem. Zobaczcie, to są storczyki, które faktycznie nie miały pędów kwiatowych, często miały właśnie bardzo wiotkie te liście, dlatego zostały zastosowane te takie podlewanie co chwilę, sprawdzenie tych korzeni. Teraz faktycznie jest czas na to, żeby je podlać. Ja ich nie podlewałem, dlatego że chcę im zastosować teraz podlanie z czosnkiem. Ale od samego początku. Zobaczcie, niektóre liście nie doszły tak do siebie, jak bym chciał. Zobaczcie, ten na przykład. Ten turgot tego liścia już się nie poprawił. W związku z tym on pewnie tak już zostanie. Ale za to, zobaczcie, zaczął wypuszczać całkiem nowy, świeży i już piękny, jędrny liść. Czasami tak jest, że nie wszystkie liście da się odratować. Ja już opowiadałem wielokrotnie, że liście u storczyka to jest coś, co jest bardzo ważne. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych filmów o storczykach, to mamy całą playlistę o storczykach. Link do playlisty macie na końcu filmu, ale również w opisie. Tam możecie zobaczyć wiele ciekawych porad o storczykach. Wracając do tego storczyka, zobaczcie, wypuścił już liście i tak zawsze tłumaczę, że liście są najważniejsze i korzenie, bo później pomiędzy tych liści wychodzą pędy. Tutaj na tym pędzie, starym pędzie, który nie był odcięty tak jak czasami się gdzieś mówi, że do samego dołu, tylko został odcięty w tym momencie, kiedy usechł, zaczął wypuszczać już pęd kwiatowy. Zobaczcie, super, mimo tego, że liście nie są jakieś bardzo rewelacyjne, to zaczął wypuszczać pęd kwiatowy. Natomiast reszta storczyków z tej misy ma fantastyczne liście. Liście zostały przetarte szmatką bawełnianą. I teraz uwaga, dlaczego warto czyścić te liście? Ja tam, te storczyki są jeszcze niewyczyszczone, bo one stały sobie na parapecie, nie dotykają ich specjalne, te już są zrobione. Czym tak naprawdę warto czyścić te storczyki? Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby nie nalać im tam do rozety wody. Natomiast ja czyszczę szmatką bawełnianą tego typu, a bo to obojętnie jaka, byle bawełniana. Mam przygotowaną wodę, która jest odstała dodatkowo i daję tam kilka kropel
cytryny. Kilka kropel cytryny. Po co? Właściwie po co ta cytryna? Cytryna ma wartości odkażające. To raz, kilka, nie dużo, właściwie troszeczkę wystarczy. Jak macie więcej tej wody, no to więcej cytryny. Automatycznie powiedzmy, że do takiej miseczki tam 10-15 kropel cytryny. Po co ta cytryna tak naprawdę? Cytryna jest nam potrzebna do tego, żeby przetrzeć razem z wodą liście, które nabierają troszeczkę takiego połysku. Raz. Dwa. Cytryna ma wartość, właściwości odkażające, czyli jakby się pojawiły tu jakieś ubytki, jakieś pasożyty, to już troszeczkę pomoże nam z nimi walczyć. No i trzy, ma odczyn kwaśny, a orchidee lubią taki troszeczkę odczyn kwaśny, czyli cytryna dobrze wpływa. Oczywiście możemy podlać na przykład wodą z cytryną również, ale ja podlewam raczej czym innym, natomiast u siebie stosuję przecieranie szmatką liści tych storczyków po prostu wodą z cytryną. I normalnie troszeczkę namoczona ta woda, namoczona ta szmatka i przecieramy delikatnie, o chyba bardziej suchą, muszę, bardziej suchą, żeby te krople tu nie zostawały. Delikatnie patrzymy, co jest tam w rozecie. Koniecznie sprawdzajmy, czy w rozecie nie została woda, bo to jest zabójstwo dla storczyka, ale dokładnie czyśćmy. Tutaj pięknie. Można z drugiej strony również lekko przetrzeć, aczkolwiek lepiej od góry. Pozbywamy się kurzu, dodajemy świeżości, a dodatkowo storczyk ma troszeczkę kwaśniejszej wody tutaj na liściach, więc to też dobrze wpływa na jego rozwój. Teraz czas, żebym zabrał się za tamte, bo te już są piękne i zobaczymy, co tam się dzieje z tymi storczykami. Zobaczcie, biorę sobie jedną z tych kuwetek, których tutaj mam, przestawię trochę. No i kolejny storczyk, który zobaczcie, ma korzenie na wierzchu, fajnie. Niektóre są już właściwie teraz do wycięcia, te również, bo po tych pierwszych wycinaniach niektóre na przykład nie zauważyliśmy, też wyschły. Tutaj zobaczcie, jest wyschnięty, ja go zaraz oderwę, natomiast są korzenie, które są ładne, szare, tutaj na wierzchu, więc to są bardziej powietrzne, natomiast te wewnątrz są też całkiem niezłe, oczywiście do napojenia w tym momencie, ale tak jak wspominałem, nie napoiłem ich, dlatego że chcę je napoić już z odżywką. Ten storczyk oczywiście też jest do przetarcia. Zobaczcie, zostały stare pędy, które były ścięte tutaj. Z nich, tak jak w przypadku tamtego, nie wypuścił pęd kwiatowy. Natomiast tutaj, pomiędzy połączeń liścia jednego, który już wysechł, i drugiego, który jest tutaj świeży, wypuścił nowy pęd kwiatowy. Jest szansa, że oczywiście na tych pędach kwiatowych, ponieważ dalej nie schną, zaraz wypuszczą nam kolejne pędy z kwiatami. Czekam na nie i oczywiście postęp z pracą nad tymi storczykami będziecie mogli obserwować cały czas na kanale. Myślę, że około miesiąc, półtora znowu nakręcimy, żebyście zobaczyli, co się dzieje z tymi storczykami. Ruszam do roboty, bo muszę je trochę poprzecierać i zaraz zobaczymy, co dalej. Kolejna sprawa, moi drodzy, tutaj Zola mi zadał pytanie za kulis. Czemu je tak upycham razem? Czy nie mogą stać osobno? No więc storczyki bardzo lubią towarzystwo innych storczyków i z mojego doświadczenia wynika, że one zdecydowanie lepiej rosną, zdecydowanie lepiej się rozwijają i zdecydowanie lepiej kwitną, a przecież o to nam szczególnie chodzi, kiedy są w grupie. Więc dlatego przyniosłem takie osłonki, gdzie tam po 4-5 storczyków daję i one na pewno znacznie lepiej będą rosły. Takie jest oczywiście moje doświadczenie, niż jakbyśmy postawili jednego czy dwa storczyki oddalone od siebie. Tego może pamiętacie, ponieważ opowiadałem, że ma małą sadzonkę na szczycie. Sadzonka pewnie się powiększyła.
liście dostały turgoru, bo on był bardzo taki pokancerowany. Zobaczcie, tu jest pęknięty, no ale z tym już nic nie zrobię. Tutaj mamy odcięty. Teraz go trzeba ładnie wyczyścić. No i będzie dalej rósł. Zobaczcie. Całkiem to fajnie wygląda. Cake wygląda bardzo świeżo. Cake, bo tak się nazywa ta sadzonka. Wygląda bardzo świeżo. Wydaje mi się, że się powiększył, więc super. Aczkolwiek cake pewnie spowoduje, że na tą chwilę kwiatów może nie wypuścić, bo więcej energii skupia się tutaj. Natomiast pamiętam, że w tych wszystkich stoczykach tylko jeden miał cake. Natomiast mam tutaj stoczyka, który wypuszcza... O, zobaczcie. Tutaj wypuścił na samym szczycie znowu odnóżkę z cake'iem. Więc mamy już drugą sadzonkę, którą możemy użyć. W większości nasze stoczyki już zostały przetarte, to teraz przygotuję im miksturę do tego, żeby je podlać. Miksturę z czosnku i z gorącej wody. Biorę sobie dwa ząbeczki czosnku, mogę je tutaj pociachać. Nie jakoś bardzo na drobne elementy, po prostu tak, jak mi tutaj się podoba. Te czosneczki wrzucę sobie do miski. Tutaj zrobię na razie z jednego czosnku. I zalewam je gorącą wodą. Gorącą, ale oczywiście nie taką gotującą, tylko taką, no, ciepłą po prostu. Zalewam je i zostawiam do wystygnięcia. Czosnek oddaje swoje właściwości bakteriobójcze. Czosnek, jak wiecie, jest naturalnym antybiotykiem i pomaga również stoczykom. Jak ta woda przestygnie, to oczywiście biorę ją i tak jak zawsze to robię, moczę stoczyki. Wkładam je do wody na tak wysoko wody, wkładam je powiedzmy na 15-20 minut. One sobie napiją, może nawet trochę dłużej, jak są bardzo przesuszone, to na pół godziny. Napiją się i wtedy ten czosnek faktycznie daje super efekty. Robiłem ten film już o takich trzech super sposobach naturalnych na stoczyki. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie wejdźcie na kanał. W opisie filmu również macie ten film i tam wyjaśniałem, po co właściwie robimy taką miksturę z czosnku. Te stoczyki wcześniej zostały już napojone raz taką miksturą ze skórek bananowych. Natomiast teraz przyszedł czas na to, żeby dostały troszeczkę takiej odkażającej, oczyszczającej mikstury z czosnku. Jakie będą tego efekty? To z pewnością zobaczycie w kolejnych filmach, gdzie chciałbym pokazać. Po prostu chciałbym, żeby one super zakwitły, żeby były wow, wielkie i żebym mógł się pochwalić tym, że pani, która mi je przywiozła z pewnej instytucji, zobaczy to na kanale i powie wow, a my chcieliśmy je wyrzucić. Jak można odratować te stoczyki? No właśnie tak. Poszczególne elementy trzeba być bardzo cierpliwym i wykonywać je dokładnie. I jeśli chcecie zobaczyć od początku, jak to jest, to oczywiście oglądajcie wcześniejszy film. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I czekam na wasze komentarze, czy wasze stoczyki są już piękne. Do zobaczenia.